Filozofia w czasach Kazimierza Ajdukiewicza była towarem deficytowym, mniej więcej tak jak cukier. Ale to na szczęście się zmieniło. Zapraszam na odcinek. W tym materiale przybliżymy postać i poglądy filozoficzne jednego z najważniejszych polskich myślicieli. Jego pracy zawdzięczamy dziś bardzo wiele znanych i wykorzystywanych na co dzień przez filozofów pojęć i metod rozumowania. Wszystko dlatego, że bohater tego materiału zajmował się logiką i metodologią. Zapraszam na odcinek, w którym zaprezentujemy myśl filozoficzną profesora Kazimierza Ajdukiewicza i udowodnimy Wam, że logiczne myślenie jest najważniejszą umiejętnością filozofa. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnego nowego filmu na naszym kanale. Zacznijmy od pytania najbardziej podstawowego. Dlaczego nauka logiki jest tak ważnym elementem rozwijania filozofii? Czemu filozofowie mierzą się z przypominającymi równania matematyczne dowodami logicznymi, zamiast skupiać całą swoją uwagę na zagadnieniach takich jak sens istnienia czy przemijanie? Zdaniem bohatera tego materiału, Kazimierza Ajdukiewicza, dzieje się tak dlatego, że logika jest dyscypliną normatywną. Jaką? Normatywną, czyli nie tylko opisującą, jak faktycznie powinno przebiegać rozumowanie filozoficzne, ale także formułującą twierdzenia mówiące o tym, jak powinny przebiegać. Rozwijanie logiki, pochylanie się nad nią i studiowanie tej dyscypliny działa, zdaniem Ajdukiewicza, jak trening siłowy dla sportowca albo jak ulepszanie oprogramowania dla superkomputerów. Jest to uniwersalna praca rozwijająca zdolność rozumowania. Wywody filozoficzne tworzone w oparciu o świadomie prowadzone rozumowanie logiczne są po prostu lepsze. Są bardziej zrozumiałe i w bardziej pogłębiony sposób prezentują dowolny punkt widzenia filozofa. Ta argumentacja jest na tyle przekonująca, że logika jest obecnie podstawą prawie każdych studiów humanistycznych. Ale jest jeszcze jeden dowód, dla którego nauka logiki stanowi kluczowy element filozofii. Według szkoły lwowsko-warszawskiej, której Kazimierz Ajdukiewicz był przedstawicielem, dla bardzo wielu zagadnień filozoficznych dowodzenie z wykorzystaniem praw logiki jest nie tylko pomocne, ale po prostu wymagane. Swoją drogą, historię i myśl filozoficzną przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej prezentujemy Wam w innym materiale na tym kanale, do którego w tym miejscu serdecznie zapraszam. Gdybyśmy jednym zdaniem mieli powiedzieć, kim był bohater tego materiału, określilibyśmy go zdaniem filozofa analitycznego. Bo jak twierdził, powołaniem filozofii jest dokładna analiza języka. Poświęcał bardzo wiele uwagi zagadnieniu języka nauki, ponieważ jest on w ogólności, jak to się mówi, relewantny dla poznania ludzkiego. Rzetelność analizy językowej gwarantowały mu instrumenty wypracowane na gruncie logiki formalnej. Kazimierzowi Ajdukiewiczowi bliskie było stanowisko konwencjonalistyczne, głoszące, że na nasz obraz świata wpływa wybór aparatury pojęciowej pozwalającej nam ten świat opisać, a następnie zrozumieć. Analizowanie źródła poznania pod względem, jak powiedzieliby filozofowie, prawomocności czynności poznawczych była codziennością dla Ajdukiewicza. I właśnie temu zagadnieniu poświęcił wiele opracowań. Zajmował się w nich badaniem i rozwijaniem ogólnych praw, według których przebiega rozumowanie. W swoich opracowaniach zderzał dwie koncepcje podejścia do wniosków i rozumowania logicznego. W pracy zatytułowanej O stosowalności czystej logiki do zagadnień filozoficznych zaprezentował autorską metodę, tzw. metodę parafraz. Polega ona na dowodzeniu współzależności semantycznych między językiem, w którym jest formułowany problem filozoficzny, a językiem logiki. Efektem takich zabiegów, zdaniem Ajdukiewicza, powinno być ujawnienie logicznej struktury badanego problemu filozoficznego. Jak się okazało, publikacja tej pracy była strzałem w dziesiątkę i windą do wielkiej kariery dla polskiego filozofa. Formułując metodę parafraz oraz wyznaczając jej rolę metody badania poprawności rozumowań filozoficznych, Ajdukiewicz stał się jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli filozofii analitycznej. Wpisał się tym samym w najważniejszy nurt wśród analityków, czyli dążenie do możliwie maksymalnej redukcji problemów dla analizy semantycznej. Pod koniec lat 30. XX wieku, za sprawą wspomnianej wyżej publikacji oraz wielu innych opracowań w duchu konwencjonalizmu, polski profesor stał się jedną z najważniejszych postaci tego nurtu w Europie. W swoich pracach dowodził, że konwencja jest obecna nie tylko w kulturze, ale także w nauce, w twierdzeniach naukowych, a nawet w samych obserwacjach badawczych. Jeśli na tym etapie nie rozumiesz, przedstawmy to najprościej, jak tylko się da.
Polski filozof w swoich pracach udowadniał, że fakty osiągane przez naukę ulegają zniekształceniu nie tylko na etapie interpretacji przez naukowca, ale już na etapie gromadzenia danych. W konsekwencji nasz obraz świata zależny jest od doboru aparatury pojęciowej i wraz z jej zmianą może sam ulegać przemianie. Jeśli wierzyć Ajdukiewiczowi, wszyscy jesteśmy na łasce aparatury i zbioru pojęć, którymi posługują się naukowcy. Podstawą logiczną tak radykalnego konwencjonalizmu była w myśli Ajdukiewicza jego sformułowana w latach 30. dyrektywalna koncepcja znaczenia. Podstawę dla jego późniejszej, skrajnie empirystycznej koncepcji wiedzy stanowiła natomiast semantyczna koncepcja znaczenia. Ajdukiewicz wywarł znaczny wpływ na polską filozofię, logikę oraz całą naukę i kulturę, a co ciekawe zrobił to na dwóch płaszczyznach. Bo dał się poznać jako wybitny uczony, ale także animator życia naukowego. Wprowadził do polskiej nauki całe dziedziny, które wcześniej nie były nigdy tematem zainteresowania krajowych badaczy. A do tego pojęcia, które wszyscy znamy i które do dziś są absolutnym fundamentem rozumowania logicznego. Przykłady, no proszę bardzo, ich jest naprawdę mnóstwo. Wszystkim znane są sformułowania jak na przykład dowód naukowy, wynikanie, twierdzenie logiczne. Pojawiły się one nawet w metodologii naukowej właśnie za sprawą tego jednego polskiego filozofa. Gdyby nie wybuch II wojny światowej, ogromny wpływ na rozwój badań filozoficznych wywarłyby z pewnością dwie prace Ajdukiewicza opublikowane w 1934 roku w Erkenntnis, czasopiśmie Koła Wiedeńskiego. Na łamach tego naukowego odpowiednika Forbesa Ajdukiewicz dokonał kompleksowej analizy pojęcia znaczenia. W myśli jego autorskiej koncepcji znaczenie wyrażeń językowych określają właściwe dla danego języka reguły uznawania zdań, nazywane przez Ajdukiewicza dyrektywami znaczeniowymi. To swoją drogą kolejne pojęcie w metodologii naukowej, które zawdzięczamy właśnie jemu. Ajdukiewicz dzielił wspomniane dyrektywy na empiryczne, aksjomatyczne i dedukcyjne. Analizy te doprowadziły go do wniosku, który stał się osią drugiej ze wspomnianych prac. Utrzymywał w niej, że nasz sposób słownego prezentowania przekonań zależy w sposób istotny od wyboru takich, a nie innych dyrektyw znaczeniowych języka. Ajdukiewicz, podsumowując te opracowania, stwierdził, że teorie empiryczne, które formułuje nauka, muszą mieć charakter konwencjonalny. Według Ajdukiewicza jako konwencję należy traktować więc także teorie empiryczne. Koncepcję tę Ajdukiewicz nazwał radykalnym konwencjonalizmem. Mimo iż ją później porzucił, stanowiła ona niewątpliwie jeden z jego ciekawszych pomysłów i bezcenny wkład w rozwój polskiej myśli filozoficznej. Ten wybitny logik dał się poznać także jako dydaktyk i wychowawca oraz twórca programów badań. Własnymi pracami inspirował rozległe polemiki i dyskusje naukowe. Pozostawił bardzo wielu uczniów, wśród których było wielu wybitnych, znanych na całym świecie uczonych, a do dziś jego wpływ na polską myśl jest bardzo wyraźny. Jak na wybitnego i zasłużonego dla rozwoju polskiej myśli filozoficznej naukowca przystało, Ajdukiewicz doczekał się uznania wielu organizacji naukowych. Aktywnie uczestniczył w działalności wielu polskich i międzynarodowych organizacji akademickich. Od 1947 roku był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a następnie Polskiej Akademii Nauk. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej materiałów poświęconych historii, wynalazkom i wyjątkowym naukowcom. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje i zasubskrybuj nasz kanał, tak żeby nie przegapić żadnej nowej publikacji.